prezydent Rzeczypospolitej Bolesław Bierut przyjął delegację młodych przodowników pracy i nauki. Wręczyli oni prezydentowi list od uczestników pierwszej krajowej konferencji młodych patriotów, bojowników o pokój. Przewodniczący Związku Młodzieży Polskiej Władysław Matwin złożył meldunek o pracach konferencji. Prezydent przekazał serdeczne pozdrowienia chłopcom i dziewczętom z miast i wsi, ze szkół i fabryk i zachęcił do dalszego, wytrwałego wcielania w życie haseł walki o pokój i demokrację. W rozmowie z uczestnikami delegacji prezydent zapewnił, że rząd Polski Ludowej będzie w dalszym ciągu otaczał opieką młodzież polską. Marszałek Polski Michał Żymierski promował pierwszych w odrodzonej Polsce absolwentów oficerskiej szkoły marynarki wojennej. Synowie robotników, chłopów i inteligencji stali się oficerami floty polskiej. Nad naszym morzem czuwa wierna straż. Straż pokoju. Drogowskazem dla młodych marynarzy jest przykład bohaterów Westerplatte i wspólne boje żołnierzy pierwszej Armii Wojska Polskiego i Armii Radzieckiej o wolność Gdańska, Gdyni i Szczecina. W auli Politechniki Warszawskiej obradował drugi Kongres Stronnictwa Demokratycznego pod hasłem Towarzyszymy masom pracującym na drodze do socjalizmu. Wicemarszałek Sejmu Wacław Barcikowski odczytał pismo prezydenta Bolesława Bieruta do kongresu. W loży gości zagranicznych zasiedli przedstawiciele amerykańskiej partii postępowej Wallace'a, czeskich socjalistów i węgierskiej partii drobnych posiadaczy. Powitany serdecznymi oklaskami, premier Cyrankiewicz zabrał głos w imieniu rządu. Poseł Jerzy Albrecht powitał kongres w imieniu Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Sekretarz Generalny Stronnictwa Leon Hein wygłosił referat ideologiczny. Przewodnią myślą uchwał kongresowych była walka o pokój oraz hasło zacieśnienia współpracy z ruchem robotniczym. Wspólny wysiłek polskiego konstruktora i robotnika stworzył pierwszy samochód ciężarowy produkcji krajowej Star 20. Stefan Popieluk brał udział w walkach o wolność Hiszpanii. Dziś kieruje pracą montażową. Nośność wozu 3,5 tony. Szybkość do 90 km na godzinę. Rozpoczęliśmy już masową produkcję starów. W planie sześcioletnim zbudujemy nowe fabryki samochodów. Mamy polskie samochody ciężarowe, wkrótce będziemy mieli i osobowe. Karol Kowalczyk przyjechał z Gliwic dopiero dzisiaj w nocy. Obudził się późno. Wszyscy w Czasowicie korzystają już z pięknej jesiennej pogody. Tegoroczna jesień była szczególnie udana. Słońca było pod dostatkiem.
uwaga, przyjemny wyraz twarzy. Będzie miła pamiątka z czasów jesiennych w Michałowicach na Dolnym Śląsku. Przeszło 300 tysięcy członków związków zawodowych skorzystało już w tym roku z czasów pracowniczych. Domy wypoczynkowe są czynne przez cały rok. Czasy to wielka zdobycz Polski Ludowej. Miesiąc pogłębiania przyjaźni polsko-radzieckiej to okres głębszego poznania bogatej kultury ludów ZSRR. Radziecka książka, czasopismo i gazeta docierają daleko poza granice ZSRR. Przy półkach z książkami radzieckimi spotkać można robotnika i studenta, pedagoga i samouka, starych i młodych. Powieść radziecka to wyraz wiary w człowieka i postęp. Książki te są tanie, dostępne dla szerokich mas. Coraz większym zainteresowaniem polskich czytelników cieszą się radzieckie gazety, czasopisma fachowe i miesięczniki literackie. Czytajmy książki i prasę radziecką. Poznawajmy wielką kulturę kraju zwycięskiego socjalizmu. W Muzeum Narodowym w Warszawie została zorganizowana wystawa Chopinowska. Na otwarcie przybył premier Cyrankiewicz, minister Sokorski i uczestnicy czwartego konkursu Chopinowskiego. Rękopis etiudy rewolucyjnej. Źródłem inspiracji geniuszu wielkiego kompozytora polskiego była muzyka ludowa, pieśni mazowieckiej wsi. Profesor Paweł Srebriakow, znakomity pianista radziecki. Młode pianistki radzieckie Gusiewa i Dawidowicz. Pola i łąki szafarni. Tu bywał młody Chopin, tu zetknął się z muzyką ludową, z melodiami Mazowsza, Kujaw i Pomorza. Z okazji roku Chopinowskiego w szafarni odbył się koncert z udziałem Stanisława Szpinalskiego. Utworów Chopina słuchali członkowie rządu, pianiści, którzy przyjechali do nas z 14 krajów na konkurs w Warszawie oraz licznie zebrani mieszkańcy okolicznych wsi. Po 120 latach Chopin wrócił do polskiej wsi w dźwiękach swej nieśmiertelnej muzyki zrodzonej wśród tych pól, łąk i lasów. Stalingrad, miasto zwycięstwa, miasto bohater. Na miejscu ruin i okopów, bunkrów i zasieków wyrosły nowe domy. Szerokie ulice odrodzonego miasta zapełniła młodzież. Rozpoczął się rok szkolny. Uczennice pierwszej klasy.
urodziły się w roku Wielkiej Bitwy Stalingradzkiej. Nauczycielka Barbara Babuszkina przywitała pierwszoklasistki rozpoczynające dziś nowy, ważny etap życia. Natasza umie już rachować. Jesteśmy teraz w najstarszej klasie, na lekcji fizyki. Ostatni rok na ławie szkolnej. Młode dziewczęta ze Stalingradu pilnie przygotowują się do bliskich już studiów uniwersyteckich.